Testowanie telefonów, które pracują na Androidzie, staje się coraz bardziej nudne. Po prostu wszystkie są do siebie bardzo podobne. Z drugiej strony, gdyby Apple wypuszczało co miesiąc nowego iPhone'a, byłoby jeszcze gorzej, bo z iOS-em od dawna nic specjalnego się nie dzieje. Niedawno testowałem LG V10. Wyjątkowy telefon. V10 rządzi. Tym bardziej byłem ciekaw, co zaoferuje najnowszy model Huawei'a. Mate S. I czy będzie się czymś wyróżniał na tle konkurencji? Jesteście ciekawi? No to zapraszam na Twardy Reset. Może telefony są do siebie podobne, ale to, co je wyróżnia, przynajmniej powinno wyróżniać, to opakowanie. Przecież nie może być tak, żeby sprzęt wart 2 lub 3 tysiące złotych był w pudełku, które bardziej przypomina worek do ziemniaków. Ale Huawei trzyma poziom i ich najnowszy telefon Mate S zapakowany jest naprawdę wzorowo. Piękne czarne pudło, które w środku oczywiście skrywa naszego bohatera Mate S, ale to nie wszystko, bo Huawei daje małe bonusy. Ładowarka. Przyznacie, że coraz rzadszy widok, jeżeli chodzi o telefony komórkowe, jeżeli chodzi o smartfony. Słuchawki też coraz trudniej spotkać w telefonach. Te ładnie opakowane przypominają trochę te słuchawki, które znacie z iPhone'a. No i jest kolejna rzecz, i to chyba jest największa niespodzianka, przynajmniej dla mnie. Mamy specjalne etui na telefon. Ta część wewnętrzna jest taka mięciutka, żeby nie porysowała ekranu. Okienko jest, znamy takie rozwiązania chociażby z produktów Samsunga. Proszę bardzo, mamy małe okieneczko i oczywiście ekran dopasowuje się do tego okienka. Ładnie to wszystko robią. Tylko czy telefon jest fajny? No właśnie. Wiele osób, które widzą po raz pierwszy ten telefon, pyta, a kto go wyprodukował? A ja mówię, no Huawei. To jest chiński telefon? Ja mówię, no tak. Skąd to zdziwienie? Chyba stąd, że przyzwyczailiśmy się do tego, że dawno, dawno temu, jeżeli coś nie działało tak jak powinno, mówiło się trochę obraźliwie. No, chiński baciew. To duży błąd, ponieważ o najnowszych produktach prosto z Chin nie można tak mówić, zwłaszcza o produktach Huawei'a. Zobaczcie, Mate S jest przepięknie wykonany. Mówi się na to Huawei Design i rzeczywiście Mate S robi pozytywne wrażenie, robi efekt wow. Dlaczego? Obudowa wykonana z jednego kawałka aluminium. Piękne szlify na krawędziach. To naprawdę robi wrażenie. Rogi zaokrąglone. Z przodu bardzo ładny wyświetlacz. Przekąt na ekranu 5,5 cala. Świeci tak, jak powinien świecić, ani za jasno, ani za ciemno. Odwzorowanie kolorów bardzo dobre. Oczywiście ekran pokryty jest szkłem. W tym przypadku Huawei to nazywa szkłem 2,5D. I to szkło nawet wspaniale, fantastycznie zachodzi na wszystkie krawędzie. To jest po prostu elegancki smartfon. Z tyłu mamy aparat fotograficzny, bardzo szybki. To muszę przyznać. Jest oczywiście podwójna dioda doświetlająca, ale pod aparatem fotograficznym mamy rewelacyjnie działający czytnik linii papilarnych. Chociaż to miejsce dla mnie jest trochę problematyczne, aczkolwiek faktycznie, jeżeli bierze się telefon do ręki, no to naturalny odruch tego palca jest położenie go z tyłu na obudowie. Zobaczcie, jak odblokowuje szybko telefon. Przykładam palec, jest odblokowany. Zablokowuję, przykładam palec, odblokowany. I to miałby być chiński badzie? Nie. Tutaj można z dumą powiedzieć Made in China. Wiemy już, że Mate S to pięknie wykonany, pięknie wyglądający smartfon. A teraz powiedz, kotku, co masz w środku. I w teorii jest bardzo dobrze, bo mamy tutaj 8-rdzeniowy procesor, 3 GB RAM-u. I co? No właśnie, zobaczcie. I co? Na teście 3D rwie się ten obraz, nie jest płynny, idzie to tak trochę, wlecze się jak flaki z olejem. Niestety ten telefon, pomimo tego, że ma niezły procesor, niezłą ilość RAM-u, no to nie jest najwydajniejszym telefonem. Czasami lubi się zaciąć, ale tylko czasami, naprawdę. Ale poza tym Mate S ma miejsce na dodatkową pamięć w postaci karty microSD, obsługuje sieć LTE i ma kartę nano SIM. Mate S to z pewnością sympatyczny i elegancki telefon. Ja jednak polityki Huawei nie jestem w stanie zrozumieć. Już w tej chwili można w Polsce kupić
Mate'a 8, prawdziwego demona wydajności i prędkości. Wiem, on jest trochę większy, przekąt na ekranu 6 cali, Mate S jest trochę mniejszy, ale uwaga, za Mate'a 8 musimy zapłacić około 2,5 tysiąca złotych. A za Mate S'a musimy zapłacić 200 mniej. No i gdzie tutaj logika? Wolę dołożyć te parę złotych i mieć telefon nowszy i bardziej wydajny. Gdyby Mate S kosztował 1700-1800 zł, myślę, że byłby w stanie pobić konkurencję na śmierć. Takie sobie uderzenie. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parrot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.